mamy czerwoną kropkę. Jak wspomniałem, ważne, żeby czerwona kropka była. Film odbędzie się na spontanie, zupełnie nieplanowane. Tutaj jest, twoje dialogi są. Tu są moje dialogi, nie powiem kolejności. Wytłumaczenie czasu, miejsca i akcji. Miało być bardzo fajnie przy ognisku. Mamy 12 października. Więc 11 października. Mamy 11 października, miało być fajne nagranie przy ognisku. Bardzo fajny, poważny temat, dlatego będzie materiał miał charakter poważny, przynajmniej przez pierwszą minutę, bo tyle mam prawa od ciebie wymagać, nie więcej. Jednak się rozpadało, ognisko właśnie nam spływa, a mnie szkoda czego czasu i przyjazdu, żeby odcinka nie zrealizować, więc jedziemy tutaj spod namiotu, nie? Można powiedzieć, jesteśmy pod namiotem. Tak, więc zacznę tajemniczo, zacznę od czegoś, co przegapiłem podczas ostatniego odcinka, gdy miałem refleksję z okazji 400 subskrypcji. Zapomniałem przywitać się i pozdrowić kolegę Mirosława, z którym przeszliśmy 28 km w pieszo przez Bory. On to zrobił w desantach, podwójny szacunek. Więc aż głupio było, że ostatnim razem o tobie zapomniałem, bo no, mieliśmy trochę czasu, spędziliśmy, pogadaliśmy o bardzo fajnych wielu rzeczach. Ale teraz przejdźmy do tego pomysłu na dzisiaj. Zaczniemy tajemniczo. Karta tytułowa powie, o czym to będzie, więc nie będzie tajemniczo. Ale zaczniemy wtedy powolutku. To zaczniesz tajemniczo. Tak, zazwyczaj gdy kompletujemy nasz ekwipunek, staramy się wziąć ze sobą rzeczy, z których będziemy korzystali. Gdy wracamy z wypraw, planujemy następne, staramy się wziąć ze sobą, nie brać ze sobą rzeczy, z których nie będziemy korzystali, żeby było lżej. Nie? Ja tak mam. Jednak jest taka rzecz, o której zawsze będę pamiętał. Mam nadzieję, że nigdy z niej nie skorzystam. Jakkolwiek już mi się zdarzyło skorzystać, więc mam nadzieję, że w przyszłości nie będzie takiej okazji. Ale zawsze będę przy sobie nosił nieważne co, gdzie i kiedy. Więc dzisiejszy odcinek, pomysł na materiał, jest pomysłem na odcinek o apteczce dźwiganej codziennie. W bushcrafcie, na wycieczkach, w pracy, w domu, chociaż w domu to może leżeć obok, nie trzeba jej mieć na udzie. Dlaczego? Apteczka jest rzeczą, o której się nie myśli, pojawia się w sytuacjach awaryjnych, które zdarzają się rzadko, jeżeli mamy szczęście, ale jak się zdarzą, jest to rzecz, która musi być przy nas, nie zrobimy opatrunku z liścia babki, kory i korzenia, linki z korzenia jakiegoś drzewa. Te rzeczy muszą być sterylne, przygotowane, przemyślane. Więc taka apteczka jest taką rzeczą survivalową, którą akurat dobrze mieć w ekwipunku i w takim wypadku survivalowca zrobi się bardziej troszkę prepersem. Apteczka, tutaj będę mówił tak moralizatorsko, jakkolwiek tylko to mi zostaje, bo nie jestem żadnym autorytetem, żeby nie było. Czegokolwiek byście nie skorzystali z tego materiału, czy coś takiego, ja jestem po dwóch szkoleniach z pierwszej pomocy, jako uczestnik, więc ja mówię tylko o swoje przemyślenia i swoje uwagi w temacie. W związku z tym apteczka to jest duża odpowiedzialność za nas i za osoby bezpośrednio w naszym otoczeniu. Jest świadectwem orientowania się, że występuje takie pojęcie jak psychologia tłumu. Straszna rzecz, gdy będziemy w grupie iluś osób, coś się wydarzy, 9 na 10 krzyknie, niech ktoś coś zrobi. Więc dzisiejszy materiał jest o tym, żebyśmy nie byli tymi ktośami, tylko my będziemy akurat mieli jako takie pojęcie na start, co możemy zacząć robić. Więc trzeba przyjąć do myślenia świadomość, że jest taki moment w apokalipsie, to się fajnie nazywa, jest taki moment, w którym gówno wpadło w wentylator. W takim wypadku właśnie mamy sytuację awaryjną i trzeba działać. Więc przechodzimy teraz z części poważnej, moralizatorskiej, chociaż ja już czuję, że poważnie nie jest, do czegoś fajnego, czyli kompletowania takiej apteczki, ekwipunku, co możemy w niej mieć. Tutaj bym powiedział tak, temat zaczął od myślnik. Czy istnieje coś takiego jak uniwersalna apteczka, standardowa apteczka? Więc od strony prawnej w Polsce nie ma uregulowania, jeżeli idzie o prawną zawartość apteczki, co ona w środku powinna mieć, żeby spełniała się w tej definicji. W związku z tym można kupić w Polsce niebezpieczną rzecz, jak produkty apteczko-podobne, często w marketach. Dla mnie taka
sprzedaż powinna być zakazana, bo jest to niebezpieczne wyrażenie, że jeżeli kupimy apteczkę, to że możemy coś zrobić i komuś z niej pomóc. Jest to nieprawda, z taką apteczką można się zdziwić, że w środku nie ma nic i kupiliśmy bubel. W związku z tym poproszę o poproszę asystentkę o plecak z akcesoriami. Aha, to ja za asystentkę mogę tak robić. No dobrze, ja tam będę zapełniać tło. Ale mówię, warunki szkoda, że się nie udały. Miałem na zamiar właśnie ładnie na dworzu robić, a z drugiej strony właśnie nie chcę przegapić. Nie chcę przegapić weekendu, że właśnie mamy pomysł, jestem przygotowany. Chcesz tą do dupy najpierw? Tak, tą do dupy. Więc to jest przykład. Ja dobrze, że jej nie wyrzuciłem. To jest przykład apteczki, którą kupiłem za 6 zł w markecie. Dobrze. Okazji, Janusz. Janusz okazji, tak. Ja dobrze, że jej nie wyrzuciłem generalnie, bo powinienem od razu po zakupie, jak zobaczyłem co za bubel. Teraz dzięki temu mam okazję wam pokazać właśnie, jaki shit można w sklepach dostać. Otwieramy taką apteczkę samochodową, ładnie opisaną. Ona jest najsolidniejsza ze wszystkich, które mam, bo jest w plastikowym pudełku. Otwieramy taką apteczkę. Teraz może byś poszła za kamerę i zobaczyła, czy będzie dobrze zawartość widać. Ewentualnie posługiwała się zoomem w jedną albo drugą stronę. Dziękuję. Już warunki są spartańskie i bardzo prowizoryczne. A z drugiej strony ostatni materiał tak pociąłem, że sam jak oglądam, to po prostu mówię o zgrozo, jeżeli idzie o montaż. Więc wolę mieć zakulisowe przerywniki niż pociachany film. Dobra, czy widać ładnie zawartość apteczki? Mhm. Tak, światło też w miarę dobre, bo się tu doświetlamy czołówkami, to jest profesjonalne studio przed przyczepą kempingową. Tak. Co taka shitowa za 6 zł apteczka ma w środku? Więc wyobraźcie sobie, wszyscy mówią, że to jest niezbędne, że powinna mieć rękawice w środku. Wyobraźcie sobie, że oni tutaj wypchnęli rękawiczki z folii jak do tankowania na stacji benzynowej. Jak to ubierzecie, ja wam gwarantuję, że przy kontakcie z czymś śliskim, przykładowo krwią, żeby was nie straszyć, to wy z tymi rękawiczkami... A, jeszcze lepiej, to jest jedna rękawiczka. Nie? Dobra. Więc mamy tę torebkę śniadaniową. No ale lepsze to niż nic teoretycznie, ale ty kupowałeś to. Ale z tym nic tutaj nie zrobisz. To się ślizga jak jest suche. Weź cokolwiek z tym zrób. Mówię, no wziąć pistolet, zatankować ropy pod full korek, nie? Albo ufarbować włosy. Więc na pierwsze właśnie coś takiego, to mówię, mamy niebezpieczne rękawiczki ze stacji benzynowej. Jedną gazę, więc lepiej się nie tknijcie za głęboko, ta jedna musi wystarczyć na całość opatrunku. Na tą gazę idzie 4 cm opaska dziana podtrzymująca, czyli mamy 4 metry bandaża o szerokości 5 cm. Wata. Dobrze mieć watę, żeby rozpalić ognisko w trudnych warunkach. Można sobie tym cerę, proszę Państwa, oczyścić. Ja Państwu mówię, co to jest do czyszczenia cery, tylko jeszcze toniku brakuje. I jako ostatnie, 2 plasterki. To jest zawartość tego wielkiego, twardego pudła. Czy to widać dobrze? Widać beznadzieję tych 2 plasterków? Zrobię taki drastyczny zoom. Dobra, ja tam podłożę drastyczną muzykę. Ui, 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 ui. I do tego lektura. Lektura, która pokazuje, jak wykorzystać rzeczy, których tutaj w większości nie ma. Więc gratuluję pomysłu. I to jest właśnie to. Nie ma w Polsce normy. Odzoomuj jakoś do pełnego kadru. Już jestem. Więc wyobraźcie sobie, że takie buty, jeżeli idzie o apteczkę. Ups. Dobrze. Jeżeli kadr przypomina tamten i tak widzisz, że tu będzie wszystko widać, tak mniej więcej. Czerwona kropeczka ciągle jest? Bo co ja zrobiłem? Ja sobie biorę ten uwagi, żeby nie gadać do monitorka obok. To jedziemy na pełnej petardzie, mówimy do obiektywu, ekranik jest zamknięty. Gdzie jest z naszymi akcesoriami? Poproszę. Co byś chciał? Chciałbym powiedzieć... Chciałbym powiedzieć, że to, że w Polsce takie normy nie zostały wymyślone, to nie znaczy, że tych norm nie ma. W krajach Unii Europejskiej zwykło się stosować normy oparte o DIN, czyli niemiecki instytut normalizacyjny.
I całe szczęście mamy tutaj już coś fajnego. Numery najbardziej dwóch podstawowych apteczek, takich jak DIN 13-164. Jest to duża apteczka samochodowa, największa tutaj w moim zestawie. Wyższe DIN-y to już mamy, wchodzimy w BHP higieny pracy i to są takie duże walizki zakładowe. Więc duża apteczka samochodowa DIN 13-164. Poproszę o dużą apteczkę DIN 13-164. To jest apteczka znormalizowana. Ja przepraszam za głos. Ja się rozchorowałem i dlatego nawet chcę zrobić ten materiał, bo ja podejrzewam, że w przyszłym tygodniu ja będę trupem i nie będzie się dało. Ja zobaczę, czy to będzie można przybliżyć ten DIN. Może. I to jest ważne. Jak kupujecie, o, to tutaj mamy. Tu mamy normę, że to jest apteczka spełniająca normę. I tutaj zaczynają się fajne rzeczy. Może mamy taki worek. Mamy. Tak, mamy taki worek, dobrze. Przepraszamy za tą przerwę. W gardle mi zaschło. Ja się zastanawiałem, jak można tutaj wpleść kilka łyków alkoholu. Napoju izotonicznego na wizji. I wpadłem na taki pomysł właśnie z filmów, gdzie go widziałem. Więc. Łyk dla przepłukania gardła. Dobra. Mamy apteczkę dinowską, dużą, samochodową. Za chwilę sobie zobaczymy jej skład, więc zobaczycie, jaka to jest petarda w stosunku do tego, co też i to, co mieliśmy wcześniej. Ona musi kosztować drożej. Ona kosztuje około 30 zł, ale no kupujemy to raz na, daj Boże, lata. Apteczka DIN 13-167, poproszę. Widzicie? Tu mamy następnego. Gdzieś tutaj ten DIN, mam nadzieję, że będzie, już mi się nie chce przychodzić z tyłu za ten, za kadr. DIN 13-167, jest to mniejsza wersja tej apteczki, ona służy głównie dla motocyklistów. To jest już coś, co powoli zaczyna nam chodzić po głowie, że to jest takie wasze codzienne bushcraftowe. No z tym przy udzie nie będziemy chodzili, w plecaku zajmuje też dużo miejsca, poza tym uważam, że jak na sytuację awaryjną, ona jest za dobra. Ona może obsłużyć kilku pacjentów naraz, że tak powiem, albo jednego, który bardzo poważnie chciał zwrócić na siebie uwagę. Więc przejdziemy wtedy do zobaczenia, co w takich apteczkach super profesjonalnych, właśnie dinowskich jest. Jeżeli wpiszecie sobie wspomniane przeze mnie diny w Wikipedię, dostaniecie listę, co każda z takich apteczek ma w środku. Więc mówię, to jest genialne. Tutaj akurat w tym wypadku Niemcom. No jeżeli chodzi o segregowanie, nazywanie i kategoryzowanie, no to jest naród, który konsekwencja raczej jest z tego znany. Konsekwencja w podwojach światach, tych bardziej i mniej udanych, nie? Co ostatnio mieliśmy wrzesień. Dobrze. Otwieramy tą dużą apteczkę. Te apteczki będą służyły za przyczynek do zrobienia tej naszej apteczki, którą sobie sami skonfigurujemy pod własne potrzeby. Możemy porównać. To nie ma swoje koncepcje. Nie, to robisz zbyt spontaniczne rzeczy. Zupełnie jest za duży spontan. To jest za dużo dla mnie. Nie róbmy tak. I proszę Państwa, tak wygląda wkład. To chyba byście, znowu musiałbym poprosić o zooma, albo właśnie o pilnowanie kadru, żeby później się nie okazało, że mam ucięte tutaj łokcie. I tak wygląda wkład, prawda? Wszystko jest ok? No widać wszystko. Zaczynamy przede wszystkim profesjonalnie od listy rzeczy, które tutaj są. I tutaj się zaczyna bardzo fajnie robić, bo jak zacząłem czytać sobie o tych apteczkach, to pomyślałem sobie, wow, jakie wypasione rzeczy. Czyli przykładowo mamy coś takiego jak opatrunek indywidualny sztuk 3. Zresztą inaczej, ja nie będę tego czytał, bo tą listę możecie sobie przeczytać, więc nie będę zanudzał. Pokażę, jak to wygląda fizycznie. To są instrukcje do użytkowania poszczególnych rzeczy. Mamy tutaj też parę numerów telefonów. Tego nie wywalajcie.
jak czegoś nie korzystacie, a całe szczęście nie macie z tego okazji za dużo korzystać, to wylatuje z głowy. Nie wyrzucajcie spisu treści, co tam jest, bo to się w razie czego może przydać, jak będziemy chcieli znaleźć. Nie wyrzucajcie choćby układania w pozycji bezpiecznej, bo te rzeczy też niepraktykowane zanikają. Można wyrzucić panią, która tutaj po niemiecku jest napisana, ona w środku nic nie ma. Nie, dobrze, jest jak zdejmować kask motorowy, no to ja jestem nieprzygotowany. Ja tych niemieckich testów nie czytałem, ale są obrazki. Dobra, przechodzimy tak. Mamy chusta trójkątna na złamania takie rzeczy. Ja nie będę wartościował, czy dobrze, czy źle, jak to się znalazło w apteczce i jest zatwierdzone, to chyba nie mnie to oceniać. Więc mamy zestaw plastrów, konkretnie kilka rodzajów plastrów. Tutaj będzie opisane, że tych plastrów jest 14 sztuk, więc zobaczcie po prostu, że tutaj jest dużo rzeczy zdublowanych, także to jest faktycznie apteczka samochodowa, że można pomóc kilku ludziom jednocześnie. Ważne, nożyczki do przycinania ubrań. Wy możecie wiedzieć, że jesteście bushcrafterami i macie nóż, ale nie wiem, czy jak będziecie trochę... Kogoś chcieli uratować nożem. Tylko trochę roztrzęsieni, rozdygotani. Czy będziecie chcieli do rannego podchodzić jeszcze z takim nożem, żeby mu tam, kurczę, podważać guziki przy koszuli? Odpowiedź mi nie róbmy tego. Nóż na chwilę do kieszeni, jesteście bushcrafterami z takim czymś. Nasączone gaziki alkoholem. Ja nie wiem, czy to się stosuje alkohol, wiesz, bo ja już czytałem, że to się troszkę od tego odchodzi. I tutaj my mamy kwasek cytrynowy, citric acid przykładowo. No. Mamy poligleseryn, coś co nie brzmi alkoholowo. Potasium sorbate, to też jakoś się odżegnuje od alkoholu. Więc nie płyniemy, idziemy dalej. Nasza ulubiona bushcrafterowa rzecz, folia NRC, ze wszystkich apteczek mam to powyciągane, bo jest po plecaku poupychane i tam leży, w sumie rzadko z niej korzystam, ale mam fetysz wyciągania folii NRC z apteczek, wszystkich. Ważna rzecz, jak wspomniałem, rękawiczki, normalne lateksowe rękawiczki, gdzie one ciasno oplatają rękę i jest jak druga skóra. Jako ciekawostkę powiem, że ja mam w swojej indywidualnej apteczce, za którą może dojdziemy za jakieś 10, 30, 40 minut, mam te rękawiczki w kolorze czarnym i to jest moja modyfikacja. Dlaczego? Jak byłem na szkoleniu z pierwszej pomocy, mieliśmy bardzo fajnego prowadzącego, który pokazał, z czym się wiąże udzielanie pierwszej pomocy, o czym ludzie często nie myślą. Będzie widok krwi, więc będzie niecodziennie. Te ładne, białe, sterylne rzeczy za chwilę będą wyglądały, jakby pracowały silnie na pełen etat w rzeźni. Więc miał symulator krwi, nalał parę kropel, dosłownie 2-3 krople na te rękawiczki i je rozmazał. To wyglądało po prostu, jakbyście włożyli te ręce w tego człowieka, pogmerali tam i wyjęli. I teraz jest kwestia znajomości siebie. Ja przykładowo wiem, że słabo reaguję na krew widoczną u innych, taka psychika. Nie wiem, jak reaguję na krew u siebie, bo zazwyczaj tracę świadomość, ale w teorii jestem dobry. Więc warto być tego świadomym po prostu, że te warunki będą wyglądały inaczej niż tutaj ładnie nasz stolik kawowy. Dalej mamy tak zwany przylepiec, czyli taśma materiałowa z przylepcem. Plaster ciągnięty na metry z roli. O, to jest fajne. I teraz tak, tutaj nie będę tutaj wyjmował, ponieważ tutaj mamy tak, tu mamy bandaże w górnej części, kupę sztuk bandaży. Tutaj mamy tak zwane opatrunki indywidualne. To jest naprawdę fantastyczna sprawa. Kurczę, a opatrunkiem indywidualnym ja się zajarałem. Po tej stronie również mamy bandaże, gazy, takie duże gazy. To już nie ma sensu, żebym wyjmował. Tak, więcej gaz. Ten zestaw umożliwia właśnie zatomowanie, opatrzenie, jeżeli idzie krwawienie, takie rzeczy, czy skaleczenia kilku osobom, bo jest tego naprawdę multum. Zrób ciach, bo chcę na dwa pliki podzielić, żeby w razie czego materiału całego nie stracić. Czyli nikt nie... Była techniczna przerwa, więc może uda mi się to ładnie przyciąć i nie będę musiał tego mówić, a jeżeli nie uda mi się ładnie przyciąć, to informuję wszystkich, że była techniczna przerwa.
omówiliśmy sobie właśnie tą fajną apteczkę DIN 13164, dużą. Na szybko pokażę tą mniejszą, bo ona właśnie już też jest tak fajnie zrobiona jak ta, tylko służy bardziej do udzielenia pomocy tak mniej więcej jednej osobie. Więc tutaj na szybko. Pełna normalizacja, wygląda identycznie jak tam, tylko jest po prostu wszystkiego troszkę mniej, tak na mój gust właśnie pod jedną osobę. Czyli tutaj też już mamy rzeczy, instrukcja, której nie wyrzucamy. Jeszcze wolna kropka. Mhm. Instrukcja, której nie wyrzucamy, od czasu do czasu warto sobie odświeżyć, przypomnieć. Jak wspomniane, nożyczki jeszcze raz, przylepiec, opatrunek indywidualny. Tam były trzy, tutaj jest jeden. Do tego mamy gazy opatrunkowe i folię NRC, też żeby nie było, jest. Więc to jest mini wersja taka jednoosobowa właśnie tej dużej apteczki. To jest pakiet startowy, od którego możemy wyjść do kompletowania właśnie naszej apteczki bushcraftowej na codziennego użytku. Jeżeli generalnie, jeżeli macie taką możliwość i nie wiem, w plecaku macie miejsce, to teoretycznie... Jak to jest po niemiecku wszystko spasowane. To jest taka apteczka, gdzie to można wrzucić do tornistra i już mieć ze sobą na stałe. Dla mnie to dalej faktycznie w tornistrze taką apteczkę mogę mieć. Jakkolwiek są rzeczy, które sobie dodaliśmy z Moniką i odjęliśmy, które się okazały w czasie różnych licznych wojaży, że nam by się przydały, a tam nie było. Jakkolwiek zestandaryzowana taka jednoosobowa apteczka, to już jest mniej więcej taki rozmiar. Do plecaka. Taka idealna do plecaka. Do pasa tak na co dzień niekoniecznie, więc będziemy jechali z downsizingiem dalej. Ja bym teraz chciał opowiedzieć o tym opatrunku indywidualnym, bo to jest najbardziej fajna rzecz, która mnie zajarała. Asystentkę poproszę o zapodanie najstarszego przeterminowanego opatrunku indywidualnego, który ja tutaj rozpakuję. I teraz mała historia. Opatrunek indywidualny to jest takie super combo, jeżeli idzie o opatrunki. No normalnie nie to, żebym się nie mógł doczekać, kiedy z tego skorzystam, ale sam pomysł jest fajny. Pomysł opatrunków indywidualnych to jest koncepcja wojskowa, ma genezę militarną. Tak naprawdę jest to zespolone ze sobą bandaż, gaza i bardzo chłonny tampon. Więc mamy tutaj w jednym pakunku opatrunek, który normalnie składa się z trzech oddzielnych części. Każdą na siebie nakładamy i na końcu to związujemy i wtedy mamy taki zwyczajny opatrunek. To zostało stworzone na potrzeby wojenne. Wyobraźcie sobie, że bluzy mundurowe mają... To nie jest na paczkę fajek, jakby nie było. Te kieszonki często umieszczone w różnych armiach, w kontraktowych kurtkach, one są pozrobione po to, żeby tutaj się zmieścił taki właśnie opatrunek indywidualny, że jak coś się wydarzy, wyjmuje go żołnierz jedną ręką, zrywa. On pewnie przegryza, jak Rambo. Później szyje się igłą nitką. Tak, na pewno tak też może być. To bardzo ciekawe, co powiedziałaś, to bardzo wiele wnosi w treść przygotowanego materiału. Prawda? Tak, dziękuję. Dlatego za mnie to zaprosiłeś dzisiaj. Dziękuję, dziękuję za swój udział. Na czym to ja? Ten opatrunek indywidualny, więc tak, znajdujemy się na polu wojny, opatrunek indywidualny wojskowy ma oznaczenie W, jest w zielonej, wodoodpornej, co ważne, opakowaniu. Tu mamy zwykły papier, on wodoodporny nie jest. Jak racja żywnościowa, tak? Tak. Taki zielony. Tak. I tak właśnie, dostajemy postrzała, albo nie, lepiej nie kolega dostanie postrzała. Dostaje kolega postrzała, ma ranę wlotową, jeżeli ma farta, ma ranę wylotową. Wyciągamy taki opatrunek indywidualny. On w życiu cywilnym jest fajny, a propos tego właśnie, no, że mamy takiego shota, w którym właśnie mamy wszystko i opatrzenie takiej rany zajmuje mniej miejsca i po prostu... Mniej czasu. Tak. Mniej czasu. To chyba Ciebie bym poprosił za kadr, żebyś zobaczyła, czy tutaj dobrze będziemy... Nie, to jest widać, bo jak ja Cię zoomuję, to widać tylko same ręce, dobra. Później machasz i wychodzisz. Dobra, czyli też chcesz patrzeć tutaj razem ze mną na to. Więc mamy gotowe kombo, to jest gotowy już opatrunek. Możesz mnie opatrzeć. Dobra. To będzie rana postrzałowa głowy. Warto. Tak. I zobaczcie, rozkładamy to. Nie rozkładałam nigdy. Wiesz co, ja może wyglądam mądrze, ale ja też to robię pierwszy raz, bo mi zawsze szkoda było nowego otworzyć. Tyle ran postrzałowych za nami. No. Tak, ale właśnie tutaj opatrunek stracił ważność, więc pomyślałem sobie, że warto właśnie zobaczyć, co to jest. I zobaczę, tu już mamy gotowe. Jeden, do rany. Tak, dokładnie, do rany. Nie, chyba tu do rany. Nieważne, tu.
co jest ważne, bo ja wiem, że to się składa z dwóch opatrunków. O. To wkładamy do jednej rany. Drugie. Tak, nie gazo, nie gazikiem w otwarte mięcho. No. Ten drugi tampon tutaj, on jest przesuwny. Jego możemy. Jego możemy. My ten tampon możemy regulować. Więc generalnie, do BMI dopasować. Tak, więc generalnie ten. Więc generalnie można po pierwszym opatrzeniu rany, jak ona tutaj, no jest, nie jesteśmy postrzeleni, bo nie jesteśmy na wojnie, ona tutaj się nasączy, więc my możemy przyłożyć ten drugi tampon, żeby dalej chłonął. No i rękę obwiązać profesjonalnie. I na końcu spiąć już zainstalowaną, gotowym właśnie takim spinaczem. Więc no zobaczcie właśnie, że polecam, jeżeli apteczka ma mieć super mało miejsca i w ogóle. Dobra, wyglądasz na opatrzoną, wygoiłaś się. Dobra, szkoda tego wyrzucać, wiesz, to ładnie zwiń, schowamy z powrotem i to się na ślinę wklei i będzie służyło, dalej. Opowiadaj. Tak, więc właśnie ten, polecam takie opatrunki indywidualne, żebyście wiedzieli, co to jest. To nie jest tylko właśnie bandaż z czymś, tylko właśnie to jest wymyślony całościowy opatrunek właśnie do udzielenia natychmiastowej pomocy bez bawienia się właśnie w różne akcesoria. Teraz więc chciałbym przejść do kolejnej części. Kolejna część to pochwalić się w wyniku tego wszystkiego, co pokazałem, co ja w końcu w swojej apteczce EDC dźwiganej codziennie, co ja w tej apteczce mam. O, dziękuję. Się już spodziewała. Moja apteczka dźwigana codziennie jest zresizowana, king-size'owana do jeszcze mniejszej wielkości. To mogę mieć właśnie tam w nerce ze sobą, czy bezpośrednio właśnie w jakimś tam zapchanym małym plecaku, czy coś takiego. Więc pokazuję wtedy, co ja w takiej apteczce mam. Tutaj mam sól fizjologiczną. Wyobraźcie sobie, że przez lata jeszcze temu, jak nas uczono, była mowa o wodzie utlenionej, właśnie o jej cudownych właściwościach. Na chwilę obecną, z tego co wiem, świeżo, dwa lata będzie, jak wczoraj. Po szkoleniu właśnie z pierwszej pomocy się okazuje, że odchodzi się od wody utlenionej. Woda utleniona jest zbyt rozreklamowana jako zabójca bakterii. Ona bardziej mechanicznie tą ranę oczyszcza przez bąbelkowanie, fizycznie usuwa brud. Niestety utlenia też zdrowe krawędzie tkanek rany, przez co powoduje ich rozsadzenie, utlenienie. Podobno się gorzej rany goją. A ja jeszcze mogę powiedzieć, że jeżeli idzie o wojnę w Wietnamie, jeżeli idzie o patrunek, był taki pomysł. To się kleją. Kleje cyjanoakrylowe, znane jako ten cyjanopany, kropelki, w pierwotnym zamyśle miały być używane do szybkiego sklepiania ran żołnierzy. Pomysł upadł po tym, jak się okazało, że one po wyschnięciu się kruszą i chyba są toksyczne. To chyba to jakoś to mogło przeważyć, ale może. Więc tutaj mam sól fizjologiczny, jak wspomniałem, dwie buteleczki. Obmywamy tą ranę, tym ranę i tyle. Tutaj, a wyjmę co tam. Tutaj mam wspomniane psychologiczne czarne rękawiczki. Właśnie, bo naprawdę, no weźcie sobie kilka kropel ketchupu na tych rękawiczkach, rozsmarujcie. No po prostu właśnie, no to wygląda jakbyście z rzeźni wyszli. Na białych, tak nie. A ja mam inteligentnie, one są winylowe, nawet nie lateksowe, mają swoje plusy, nie śmierdzą, nie przylepiają się tak, nie kleją się w ten sposób. Więc właśnie tu mamy rękawiczki. Bezpieczeństwo udzielającego pomocy jest zawsze priorytetowe. Żeby tak się nie wydarzyło, że do momentu przybycia pomocy właśnie karetka zamiast jednego poszkodowanego będzie miała dwóch. Wy zawsze przede wszystkim chronicie siebie. Tutaj mamy zestaw plastrów. I wyobraźcie sobie, tutaj ciekawostka, czym się różni moja apteczka od rzeczy dinowskich. Tu mamy ładne, wszystkie sterylne, jakieś rzeczy właśnie takie białawe i tak dalej. My z doświadczenia wieloletnich podróży, w tym ostatniej sprzed miesiąca, odkryliśmy, że jak się zraniłem, miałem akurat koło siebie tylko plasterek z jakąś postacią z bajki, taki dla dzieci plasterek. Z Frozen. Tak? Z czego? Z Krainy Lodu. Z Krainy Lodu. Co się okazało? Z księżniczką chodziłeś na ręce. Przez 4 dni. No. Tą księżniczkę miałem na sobie 4 dni.
Dałeś radę. No. I dałem tak, i dałem przez te 4 dni radę. Chodzi o to, że ja później się ten doczytałem dlaczego, bo mi ten. Koleżanka z prasy powiedziała, one są mocniejsze, one przez to, że są dla dzieci, one są mocniejsze. Ja myślę, że my zawsze płacimy za tą popularną jakąś postać umieszczoną na tym, na tym, na tym logo. Gadanie to naprawdę trzeba umieć pracować głosem. Dłuższą chwilę. Więc te, one są droższe przez to, że one po prostu mają dużo, są fajniej właśnie zrobione, lepiej trzymają, są wodoodporne. Dziecioodporne. Przechodzimy do środka mojej indywidualnej apteczki. I teraz tak, ja wspominałem, że to jest kwestia indywidualna. Tutaj jest coś, co w każdym programie mówią, żeby absolutnie nie robić. W apteczce nie ma być żadnych tabletek. I tyle. Taka jest ten. Tym bardziej tym Azalisz, ale u mnie tych tabletek jest dużo. To są rzeczy, które podróżowaliśmy, które prędzej czy później się okazało, że nie mamy, a potrzebowaliśmy. Dlatego mamy tutaj dużo węgla na wiadome rodzaje problemów, ale nie tylko sraczka. To też pomaga, generalnie się czymś przytrujemy. Węgiel wyciąga toksyny z układu pokarmowego. Dobrze go dużo mieć. Można go dużo jeść, żeby dużo lepiej szybciej działał. Więcej soli fizjologicznej w środku, jak się okazuje, tutaj sobie znalazłem. Więc węgiel. Mamy też aviomarin. Aviomarin się przydaje nie tylko podczas choroby lokomocyjnej. Mnie się przydał kilka lat temu, gdy byliśmy z Moniką właśnie na wyjeździe, bez możliwości powrotu do domu. A mnie się grypa żołądkowa zaczęła. Aviomarin powstrzymał notoryczne, kompulsywne wymioty. Dał jakoś żyć. Węgiel jest dosyć łagodny w działaniu, jeżeli właśnie jest lekko i chcemy zaczynać jakoś tak naturalnie. Moc chemii XXI wieku, stoperan, jeżeli właśnie to już nie przelewki, albo jeżeli to są przelewki. Tutaj dalej węgiel. Ja tutaj też miałem, ale zjadłem ibupromy, zwykłe ibupromy na głowę. W środku tutaj znajdziemy dalej Octanisept do odkażania ran. To jest fajna rzecz właśnie, jeżeli idzie o zastąpienie czegoś bakteriobójczego właśnie z wody utlenionej. Od wody utlenionej odchodzimy, mamy właśnie takie Octanisepty pod kilkoma nazwami handlowymi. Tutaj mamy wspomniany mniejszą wersję przylepca. Plastra. Tak, tylko że plaster może być wadliwy, bo plastrem to może być plaster opatrunkowy, który wiesz, jest przeznaczony na pokrycie na ranę i go zaklejasz. A to jest przylepiec, to jest tylko klejąca, no bo to masz sam klej, pod tym tutaj tym, no, mocujesz. No dobra, rozumiem różnicę między definicją plastra, bo plaster ma jeszcze na środku gazę, tak? No, tak, właśnie dlatego nie chciałbym tych pojęć używać zamiennie, bo tym rany, nie, albo jak ją nim okleimy, to powodzenia z odklejaniem taśmy. Izolacyjna. Tak, więc tak, plastry mieliśmy, tu mamy zestawik. Bandażyk. Ja tutaj patrzę. Opatrunek indywidualny, proszę Państwa, opatrunek indywidualny, tak przez nas lubiony i polecany. Mała wersja tego samego, więc też. A ten by Ci się zmieścił tu, jakbyś nie był akurat ranny w tym miejscu. Tak, jest jedna kieszeń. Ten opatrunek wszedłby mi do tej małej bocznej właśnie kieszonki. Więc opatrunek indywidualny, o którym się rozchodziło, czyli mamy na szybko już jedną ranę opatrzoną. Tu mam mały plaster, 4 metry, bandaż, tak, bandaż. On ma 4 cm na 4,5 metra, więc to jest do robienia samodzielnego opatrunku. W zestaw do tego dochodzi nam zestaw gaz, czyli to idzie na ranę, plastrem to, matko, bandażem to owijamy i właśnie opatrunek drugi gotowy. Czyli właśnie opatrunek indywidualny, bandaż z kompresem. Tu już możemy sobie dwie rany zadać i wiedzieć, że sobie udzielimy pomocy. Tu noszę coś, czego nie korzystałem. To jest tak zwany ten. No to trzeba potrenować. No na martwej świni, bo jak ja na żywym człowieku, który właśnie krew leciała, to się w ogóle trzymać nie chciało. To są takie przyklejane szwy. To ma zapobiec. Steri strip. Jak? Steri strip. Tak jest napisane. Więc to są takie wąziutkie plastereczki i niteczki, które sklejamy po obu stronach rany. Szwy takie przylepne. I takie przylepne szwy. Raz znalazłem rannego, którego chciałem w ten sposób właśnie
zrobić i mi się nie udało. Jak ja widziałem filmy instruktażowe, to pokazywali na jakimś martwym mięsie, który ale nie ludzkim, bo chyba świnia. I to tam działało. Na mokrym, żywym człowieku to mi się rozklejało, to w ogóle nie chciało trzymać. Później nie było okazji z tego korzystać, nie zajmuje miejsca, więc na wszelki wypadek mam. Ale wiesz, jak się rozciachasz, ustanie ci już krwawienie, jak rana jest ładna, gładka i jesteś gdzieś poza, wiesz, dostępnością od razu, to pewnie da radę. No niby tak, tylko że jak ktoś się zrani, ja go opatrunkiem indywidualnym, tak przez nas lubianym opatrzę, no to później już nie będzie tam dostępu w sumie, żeby wiesz, z tego skorzystać, nie? Tak, tutaj mamy, jak to się nazywa? Izotoniki. Do nawadniania, matko. Elektrolity. Elektrolity. O, jak to słowa zapomnij, jak to potrafi koncepcję rozwalić. Tutaj mamy elektrolity po wszystkich takich daleriach. Nawet jeżeli się długo idzie, masz tylko wodę ze sobą, to dużo lepiej woda smakuje nawet z takim elektrolitem, bardziej się nawodni. Nie? Ale po straszce to bardziej daje radę. Bo chodzi o to, że no właśnie no szybko przywraca ten stan pierwotny, że człowiek nie jest taki wypuszczony. Obowiązkowo to, co było tam, mamy małe nożyczki do cięcia. No fajne, fajne. Wiem, że to jest fajniejsze, ale z tym nie będziemy podchodzili do rannego jeszcze raz, bo zostanie zawału. Chcesz mi pomóc, czy mnie dobić? I to jest właśnie cała zawartość tej małej apteczki. To będziesz chciał? To może za chwilę. Poza kadr. Mógł się napić. Możemy uznać, że noszenie tego dalej, jako się jestem w pracy, nie mam ze sobą nawet energii, mam tylko spodnie i bluzę, a jestem przykładowo gdzieś na jakiejś, no choćby nie było na jakiejś hali po prostu, więc ja wszystko mam albo w samochodzie, albo w biurze. Ale zachodzi sytuacja, a my znowu jesteśmy i chcemy być przygotowani. Poproszę o ostatnią apteczkę typu mini. To już jest naprawdę absolutnie minimum. To jest apteczka, którą noszę w spodniach tutaj codziennie. I jest jeszcze bardziej zminimalizowaną wersją tej, można powiedzieć. Znajdziemy w tym to samo, do tego mam nadzieję, że ktoś właśnie się za bardzo kilkarazowo nie poharata, bo tutaj mamy właśnie już taki set na raz, na jedną ranę, więc jak ktoś by się ranił, niech to dobrze przemyśli. We woreczku strunowym znajdujemy białe rękawiczki, dalej bardzo ważna rzecz. Gaza do opatrywania ran głębszych. Gazę owijamy bandażem, więc tutaj mamy secik do jednorazowego opatrunku. Sól fizjologiczna do przemywania. Zestaw plastrów. Te są z Gwiezdnymi Wojnami, zdaje się. Akurat wtedy ich nie mieli. Akurat tutaj mam ibuprom. Oraz stoperan. I to jest wszystko. I tutaj już nie ma wymówki. Ta paczka po zapakowaniu mieści się w każdej kieszeni. Więc to naprawdę trzeba mieć tylko w głowie, że tak jak z telefonem, z komórką, to właściwie nosi się ze sobą cały czas. Wyjmujemy tylko do prania. O. I tyle w temacie. No i ten, co mogę powiedzieć? No materiał właśnie zrobiony w innych warunkach, filmy zawsze się robi i wychodzą inaczej niż się w głowie ułoży. Ja mam z tym duży ból, bo ja lubię się przygotować i to naprawdę jest fajnie w głowie poukładane, a później wychodzi właśnie, że o czymś się zapomniało, czegoś się nie powiedziało, irytacja jest mega, bo jednak człowiek się poświęcił trochę czasu, żeby coś wymyślić. Chyba, że ktoś jest spontaniczny, wtedy nie poświęcił i też fajnie wychodzi. Ale ja akurat muszę zawsze pomyśleć na tym, co chcę powiedzieć. I właśnie później mam duży ból właśnie, jak się coś właśnie zapomni.
Więc wydaje mi się, że całkiem fajnie, znośnie poszło. Plusem miejscówki jest to, że mieliśmy warunki ładnie w suchym wszystko rozłożyć i pokazać. Mam nadzieję, że temat apteczek okazał się dla Was tak ciekawy, jak dla mnie, jak powoli zacząłem się do niego przygotowywać. No bo jednak mówię, no mamy, są jakieś standardy, o których wcześniej nie wiedziałem, a są. Wiemy, żeby nie brać apteczki właśnie pierwszej, lepszej z marketu, bo zrobimy sobie krzywdę albo komuś innemu. Ale dziwne, że w ogóle nic w Polsce tego nie reguluje, nie? I wtedy takie pseudoapteczki gdzieś tam w hipermarketach. Jak nawet są nieregulowane w Polsce, to moglibyśmy przyjąć, że ta norma jest obowiązująca i nie sprzedawać, nie przyjmować do sprzedaży produktów bez tego, że ona to spełnia. No bo w środku może być wszystko, możemy kartofla medycznego dostać i się zastanawiać, jak to użyć. No, no to byłoby na tyle. Dziękujemy ślicznie za uwagę. Mam nadzieję, że teraz już będzie tak temat kompletnie wyczerpany i nic więcej do powiedzenia w tym temacie nie będę miał. Widzimy się następnym razem. Dziękuję. Podziękowałem za uwagę, nie? Mhm. Tak. To byłabyś uprzejma nacisnąć tam przycisk i zakończyć proces nagrywania. Pa, pa. Good job.